Audycja popularno-naukowa. Słuchamy audycji popularno-naukowej Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Zaproponuję dziś Państwu wycieczkę po filozoficznych miejscach Warszawy. Gdzie je odnaleźć, jak definiować ich znaczenie i przypisanie do konkretnych dzielnic, o tym porozmawiamy. Oczywiście gościem spotkania jest filozof, pan profesor Michał Zembrzuski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Popularyzujemy filozofię jak najstaranniej potrafimy to zrobić, tym razem tworząc filozoficzną topografię miasta. Co pana profesora skłoniło do takiej właściwie zabawy gry edukacyjnej? Z uczniami swoimi w liceum wymyśliłem taką zabawę, żebyśmy przyjrzeli się właśnie ulicom warszawskim od strony filozoficznej. To znaczy, spróbowaliśmy wymienić, wynotować, jakie są ulice filozoficzne. Zastanawialiśmy się nad tym, czy to ma jakieś znaczenie. W dalszej kolejności wymyśliliśmy sposób przechodzenia między tymi ulicami, jakąś rywalizację. To stało się jakimś taką inspiracją do refleksji nad tym, czy można mówić o tym, że przestrzeń Warszawy, która oznaczona jest ulicami, ma jakieś znaczenie, czy to ma jakiś sens. Oczywiście wnioski, do jakich można dojść, nie są jakoś takie wysnute i wydumane, nie są jakieś zaskakujące, ale warto spojrzeć i zastanowić się nad tym właśnie, czy przestrzeń, która nas otacza, szczególnie jeśli to są ulice, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi, czy ona związana jest jakoś z filozofią. Jeśli przyjrzymy się konkretnie nazwom warszawskich ulic z nazwiskami filozofów, ale także terminów takich jak racjonalizacja czy materia, to nie jest ich wiele, zazwyczaj zgrupowane są w jednej dzielnicy tematycznie. Liderem byłby tu chyba Fort Radiowo na Bemowie. To prawda. Przy okazji takich poszukiwań z uczniami wymyśliliśmy też, żebyśmy się przeszli po ulicach tych warszawskich, porobili zdjęcia. I rzeczywiście jest tak, że w okolicach Akademii Technicznej, Wojskowej Akademii Technicznej tych ulic jest najwięcej. Takich właśnie matematycznych, filozoficznych, związanych chociażby z postaciami nowożytnej filozofii, jak Kartezjusz, Galileusz, Leibniz również, ale także pojawia się Einstein, czy też nowożytny filozof Newton. Zgrupowanie matematyczne. Myślę, że to było celowe i zamierzone, żeby tutaj umieścić najważniejsze postacie związane z nauką nowożytną, z podejściem matematycznym do naukowych zagadnień, tym samym w takim podejściem również matematycznym w obszarze filozofii. Patrząc na topografię właśnie Warszawy i rozmieszczenie ulic, można wskazać też inne grupy i również inne rozmieszczenia ulic w Warszawie. W okolicy Starego Miasta czy Nowego Miasta to nazwy od Bonifratrów do Franciszkanów na przykład. To prawda. To oczywiście związane jest z samymi zakonami, które jakoś lokowane były w Starym Mieście i Nowym Mieście. Są i na Służewiu, Dominikanie chociażby, jak również na ulicy Freta. Ale to jest związane jak najbardziej z miejscami, w których budowane były ich zakony. Sądzę, że można dodać kilka innych ulic takich średniowiecznych, co ciekawe. Można wskazać na ulicę Dantego na Bielanach, Helojzy, która pojawia się gdzieś bardzo daleko na granicach prawie Warszawy na Targówku, ale też w obszarze dzielnicy Salomao można znaleźć ulicę Scholastyków, która oczywiście, nie wiadomo, czy odpowiada scholastykom średniowiecznym. Najprawdopodobniej tak, ma odniesienie do filozofów przynajmniej średniowiecznych. Oczywiście można wskazać bardzo interesujące ulice starożytne, ulica Pitagorasa, właśnie też na Bemowie, tam w okolicach matematyków nowożytnych. Także ulicę Stoicką na Okęciu, ulicę Sokratesa na Bielanach, czy ulicę Deotymy. Co ciekawe, ja pamiętam jeszcze, jak byłem i robiliśmy zdjęcia z uczniami ulicy Stoickiej, to ona jeszcze istniała jako ta ulica graniczna, tak naprawdę Warszawy na ulicy Wylotowej w Alei Krakowskiej. Taka uwaga urbanistyczna, wydaje mi się, bo w starożytności w Atenach stoicy spotykali się właśnie w jednej z bram po to, żeby wychodzić poza miasto ateńskie, po to, żeby wprowadzić życie filozoficzne poza granicami miasta. Jednocześnie w tym widzieli właśnie szczęście w wychodzeniu z miasta i drodze, która prowadziłaby ich do błogich łąk pól i uszczęśliwiała. To samo zostało potwierdzone w lokowaniu ulicy Stoickiej. Co prawda teraz już po ulicy Stoickiej jeżdżą pędzące samochody południową obwodnicą Warszawy, ale pozostał sam przystanek Stoicka. Mamy także ulice polskich współczesnych filozofów, profesora Tatarkiewicza czy profesora Kotarbińskiego. Oczywiście, jest też grupa ulic, które można powiązać jakoś z epokami oświecenia, również nowożytności czy romantyzmu, ale także i współczesności. Do takich ulic na pewno należy ulica Tatarkiewicza właśnie na Gocławiu. Osiedle niemalże prężne, jeśli chodzi o te ulice. Myślę, że ktoś miał pomysł na to, żeby tutaj jakoś ulokować
tych wybitnych polskich filozofów XX wieku. Można także wspomnieć o ulicy Witwickiego, w tym samym miejscu również Floriana Znanieckiego, wymienić dodatkowo ulice z wcześniejszych okresów nowożytności też wybitnych filozofów, takich jak August Cieszkowski na Marymoncie, Henne Wroński w Śródmieściu akurat, bracia Śniadeccy, którzy też oddziaływali na edukację również i na matematykę, bo takimi rzeczami się zajmowali. Też bardzo interesujący sygnał, że przywiązanie do polskich wybitnych naukowców w Warszawie jest. Można także wspomnieć o ulicach renesansowych filozofów, ulica Mikołaja Kopernika, która odchodzi od krakowskiego przedmieścia, na którym znajduje się przecież pomnik tuż przed Polską Akademią Nauk, pomnik Mikołaja Kopernika, a także można wspomnieć o ulicy Mikołaja Kopernika, znajdującej się na warszawskich Bielanach. Ta topografia też jakoś pokazuje, że można tych autorów, powiedzmy tak historycznie, filozoficznie połączyć, dostrzec, że no właśnie, z jednej strony przeważają matematycy nowożytni autorzy, z drugiej strony wspomina się tych autorów klasycznych, starożytnych. Do wykorzystania jest budowanie jakiegoś pomysłu na to, żeby w każdym mieście polskim, bo wiem, że w wielu miastach polskich też są takie ulice i można je tylko jakoś wyciągnąć, wydobyć i zainteresować filozofią tych, którzy po przestrzeni miejskiej chodzą. Zastanówmy się nad wnioskami, do jakich prowadzą te topograficzne poszukiwania, jaka jest filozofia Warszawy i których filozofów honorujemy, a także z czego taki wybór może wynikać. Ja sobie zawsze myślałem nad tą topografią filozoficzną, że to jest w ogóle taki problem filozoficzny, tak? Czym jest przestrzeń? Przestrzeń to jest tylko i wyłącznie absolut, który pozwala nam na istnienie, bo ostatecznie przecież jak nawet w języku takim potocznym wyrażamy zdanie, jestem gdzieś, jestem w sali, jestem w radio, jestem w domu, to znaczy to jestem w domu, w przestrzeni, jak gdyby jest tak ściśle związany z przestrzenią, że właściwie można by powiedzieć, że przestrzeń wyznacza nasze istnienie. To w tym kontekście, prawda, ta topografia otwiera nam temat filozoficznych rozważań nad tym, na ile przestrzeń jest jakimś właśnie czymś absolutnym, funduje nam nasze istnienie, nasze bytowanie, na ile jest tylko jakimś układem relacji, powiązań, układem w ogóle elementów, który pozwala na określenie nam danego miejsca, na ile jest tylko czymś, co Immanuel Kant mówił, jest jakąś kategorią naszą umysłową, którą chcielibyśmy porządkować naszą rzeczywistość, że przestrzeń jest raczej czymś, czego my doświadczamy w naszym umyśle, a nie czymś, co miałoby jakiś realny, taki metafizyczny charakter. Więc w tym kontekście można też ten wątek rozwinąć właśnie samej przestrzeni jako takiej. Filozofowie od samej starożytności, myślę, że do Einsteina w teorii względności, rozważali problem właśnie tego, czym jest przestrzeń, jak ona ma charakter, na ile ona rzeczywiście jest ważna, ona jest określona przez materię, która przestrzeń właśnie jakoś funduje, a na ile jest odwrotna sytuacja, na ile przestrzeń dopowiada nam, ona warunkuje naszą materialność, czy ona ściska materialność, czy też nie. To są zresztą problemy, które w fizyce są niezwykle jakoś interesujące i ciekawe, ale to nie jest moja działka, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Placówki naukowe związane z filozofią, poświęcone badaniom, edukacji, a w wymiarze takim intelektualnym, służące oczywiście poszukiwaniu prawdy, w Warszawie jest ich kilka. Podobne do siebie, ale różne. Oczywiście, myślę, że najłatwiej wskazać dwa miejsca związane z uniwersyteckim wykształceniem filozoficznym, czyli miejsca, gdzie można studiować na pierwszym etapie studiów licencjackich pierwszego stopnia, drugiego, również w ramach szkół doktorskich filozoficznych. To jest Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wymieniam UKSW jako drugie, jako placówkę ze mną związaną, ale tylko dlatego, żeby o niej szerzej powiedzieć, bo na pewno obydwie jednostki naukowe, jednostki badawcze mają swoją specyfikę. W obydwu na pewno badania filozoficzne są na najwyższym poziomie naukowym, ale jednocześnie myślę, że coś takiego, co związane jest z taką klasycznym wykształceniem filozoficznym, starożytnym, średniowiecznym, jest pewną specyfiką naszego Instytutu Filozofii UKSW. Oczywiście, jeśli chodzi o takie miejsca filozoficzne Warszawy, poza ulicami, poza nawet tymi miejscami stricte związanymi z nauką, można na pewno wskazać też miejsca, które są bibliotekami, gdzie filozofię można znaleźć. Są to na pewno Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, słynny BUW, ale także można byłoby wskazać, chociażby taką bibliotekę znajdującą się w Instytucie Tomistycznym u Dominikanów na Służewiu. Te biblioteki rzeczywiście mają znaczenie. Myślę, że takimi miejscami, które można byłoby jeszcze dodatkowo wymienić, to są na przykład cmentarze, na których filozofowie się znajdują. To będą powązki, na których można znaleźć nagrobki, a także niezwykłe epitafia poświęcone filozofom i albo też filozoficznym myślom. Sądzę, że do takich miejsc można byłoby też zaliczyć pewne miejsca takie bardziej atrakcyjne, jak chociażby kiedyś istniała w Warszawie jadłodajnia filozoficzna,
historyczna, ona miała pewne perturbacje i trudności, nie odbudowała się chyba, zdaje się, do dzisiaj. Jest coś takiego jak Sokrates Café, jako miejsce, gdzie można filozoficzną kawę również wypić. Więc to są takie miejsca dodatkowe. Zdarza mi się wędrować po Gdańsku, gdzie z wielką ciekawością odkrywam to miasto. Pomysły na upamiętnianie wybitnych przedstawicieli, tamto nazwy tramwajów, bardzo skuteczna i sympatyczna popularyzacja. Ale wracam do filozofów i oczywiście Artur Schopenhauer, ulica jemu poświęcona w Oliwie. I co ciekawe, w Lesie Oliwskim istnieje ścieżka filozofów. Znajduje się ona pomiędzy Doliną Elfów i Drogą Następcy Tronu, tak to się nazywa. Jak pan, panie profesorze, ocenia taki pomysł leśnej drogi, która, no nie wiem, czy ma sprzyjać refleksji, no w każdym razie czarująca? Bardzo dobry pomysł. Ja żałuję, że nie ma jakiejś mapy filozoficznej, rzeczywiście turystycznej w Warszawie, czy nawet takiego miejsca, gdzie no, popularyzacja, edukacja filozoficzna by miała miejsce w ramach takich bardzo prostych sygnałów inspiracji. Mi się kojarzy miejscowość Krokowa na Pomorzu, w której znajduje się i zamek, jak również restauracja, znajduje się także Aleja Filozoficzna, a sam dyrektor tego miejsca dąży do tego, żeby odbudować pamięć o Fichtem, który tam przebywał, który nawet w listach pisał, że zakochał się w tej miejscowości, dokąd nawet podróżował pieszo z Niemiec, bo chciał właśnie w tym miejscu się znaleźć. Niestety losy nie były jakoś tak dobre dla niego i rzeczywiście nie pozostał tam długo. Dodam tylko, że w tej miejscowości właśnie w Zamku Krokowa można skorzystać i można zjeść naleśniki filozoficzne. Zachęcamy słuchaczy, aby w swoich miastach rodzinnych poszukali filozoficznych tropów, tak jak my próbowaliśmy to dziś zrobić, a panu profesorowi Michałowi Zembrzuskiemu z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego bardzo dziękuję za rozwinięcie tak nietypowego tematu związanego z filozofią. Bardzo dziękuję. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.